Klub socjalny Spichlerz na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach obchodzi pierwsze urodziny. Od początku swojej działalności cieszy się ogromną popularnością wśród mniej zamożnych katowiczan. Mam też stałych klientów, którzy, że tak powiem, codziennie nas odwiedzają, a te odwiedziny są nie tylko po to, żeby zrobić zakupy, ale żeby porozmawiać, żeby tutaj pobyć z nami, napić się herbaty w naszej kawiarence. Bo katowicki Spichlerz to miejsce, w którym każdy może nie tylko coś kupić, ale i znaleźć pomoc. Ostoją tego miejsca są przede wszystkim wolontariusze. Jestem tu od 3 lat i bardzo kocham pomagać. Takie moje serce, chociaż jest malutkie, ale bardzo ciepłe. Do wolontariatu należy już przeszło 10 lat. Udzielam się, z zawodu jestem fryzjerką. Kiedy nie było wirusa, to zawsze kelnerowałam, a teraz będę rozwoziła paczki, bo jest wirus. Podstawową zasadą działania sklepu socjalnego jest sprzedaż produktów z krótką datą ważności, po znacznie niższych niż rynkowe cenach. Kupuję to, co jest w stanie, no i jest to jakaś cena znów. Do przodu zostają pieniążki. Raz w tygodniu w kawiarni sklepu socjalnego Spichlerz organizowane są darmowe porady prawne. Korzystamy, jak to nam pan Mikołaj udostępnił, że możemy korzystać, korzystam. Żeby móc robić zakupy w sklepie, trzeba mieć specjalne zaświadczenie z MOPS-u, które jest wydawane na podstawie miesięcznych dochodów. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Trochę zwiększony ruch widzimy w sobotę, bo soboty są dni bez skierowań, gdzie chcemy nie marnować żywności, szczególnie jeśli chodzi o pieczywo, o warzywa. Ten dzień chcemy, aby każdy mógł skorzystać bez względu na swój portfel z takiej właśnie tańszej oferty. Bliżej do artykułów o niższych cenach będą mieli niedługo również mieszkańcy Ligoty, bo tam właśnie 22 grudnia ma nastąpić otwarcie drugiego w Katowicach sklepu socjalnego. To jednak nie koniec. Trzeci sklep, a właściwie punkt, bo tam będzie trochę mniejszy, rzędu tam 35 metrów kwadratowych, bardziej w formie, na podobieństwo kiosków, które czasami w szpitalach funkcjonują. I będzie to, myślę, że w czerwcu, dlatego że będziemy oddawali maj, czerwiec mniej więcej do użytku nowy budynek MOPS-u cały i tam właśnie w suterenie tego będzie taki sklepik socjalny. Sklep socjalny Spichlerz był nie tylko pierwszym tego typu miejscem w regionie, ale i w całej Polsce. Pomysł otwarcia tego typu sklepu został zapożyczony z Wiednia.